Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Państwa wszystkich powitać, wszystkich tych, którzy dzisiaj na to nasze spotkanie przyszli. Chciałbym zachęcić Państwa do tutaj do pomocy w strukturach Nowej Prawicy, do zapisania się, ogólnie do pomocy po to, żebyśmy mogli zmienić ten ustrój, żeby kiedyś nasze dzieci i wnuki były nam wdzięczne. No a teraz głos zabierze prezes pan Janusz Korwin-Mikke. Proszę Państwa, Lewica sobie planując tę trzecią Rzeczpospolitą, no myślała, że prawicę to zagoni w myślą dziurę. Okazuje się, że dogoniła do hot houseu, ale wszystko pęknie. Rozwiniemy skrzydełka. Proszę Państwa, jesteśmy skazani w Europie. Prawica jest skazana na pożarcie. I rzeczywiście jest skazana, przynajmniej była skazana, niedawna, ponieważ no, wszyscy, którzy myśleli normalnie prawicowo, to wyjechali do Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie zginęli w którejś z licznych wojen, które tutaj trwały. W wyniku tego w Europie, jak partia prawicowa dostaje tam w sondażach 5% czy ileś, to jest zachwycona. W Ameryce jednak mimo wszystko prawica może być na 30%, to jest połowa republikanów, to jest 25% mniej więcej, plus partia konstytucji, plus część libertarian, to wszystko jest prawica. Także tam 30% to jak raz mogą liczyć, a jak dobrze pójdzie, trafi jakiś legan, to i wybory potrafią wygrać. Także w Ameryce prawica miała jakieś szanse, w Europie do tej pory nie miała żadnych. Tylko co nam sprzyja? Sprzyja nam kryzys. Krótko mówiąc, lewica bredziła, i bredzić będzie oczywiście, bo nic innego lewica już nie umie. Ale my mamy dosyć tego bredzenia. To prawda, mieli nawyki. Słuchali tych głupot, słuchają do dzisiaj, ale ludzie mają już tego dosyć. Ja tego już dosyć, są piękne, okrągłe słowa, tam mówią takie... O tych typu samostanowienie człowieka, prawa człowieka, tam jakieś takie rzeczy, ale za tym już nic się nie kryje. Natomiast my mamy proste, jasne rozwiązania, które no, były trzymane w korcu, nie dopuszczano prawda, ich na forum, w telewizji, nigdzie tego nie było, ale jest internet. Jest internet i tutaj jest wolna zmiana myśli. Nagle okazało się, że lewica nie ma nic do powiedzenia. Natomiast my mamy. I proszę Państwa, zacznijmy może jeszcze od tego, czym się ta prawica różni od lewicy, bo to jest istotne, nie? Jak się mówi prawica, to przecież i PiS nazywa prawicą, i PO, można tej prawicy. Otóż taka jedna prosta bardzo definicja prawicy, prawica wierzy w człowieka. Prawica uważa, że człowiek jest jednostką, człowiek podejmuje decyzje o sobie, o swojej rodzinie, prawda, o swoich dzieciach. I ten człowiek jest traktowany jak człowiek, a nie jak bydle. Natomiast lewica ma takie święte pojęcie, państwo opiekuńcze. No, kiedyś nazywali się socjaliści, no teraz to już nawet niechętnie mówią socjaliści, bo to jest kompromitowane. Mówią państwo opiekuńcze. To oznacza, że istnieją opiekunowie, którzy się nami zajmują. Prawda? I biorą za to duże pieniądze za opiekowanie się nami. No i niestety trzeba powiedzieć, że w Europie, o wiele bardziej niż w Ameryce, ludzie przywykli do tego, że się nimi opiekują. W Ameryce też już połowa ludzi za tym jest, dostają kartki żywnościowe, prawda, zasiłki jakieś takie, czy jest ta klientela, ale to jest tylko połowa. Natomiast w Europie 95% ludzi nawykła do myślenia lewicowego. Co ciężko będzie im się z tego wyrwać. Bo musi wiedzieć, że prawica mówi o wolności człowieka. Prawica mówi, to jest podstawowa zasada ulpiana, jeszcze rzymska, chcącemu nie dzieje się krzywda. Taka podstawa rządów prawicowych, volenti non fit in iuria. No jak chce sobie wejść do klatki z lwami, a właściciel lwów nie ma nic przeciwko temu, no to choć stary, no to jest wolny człowiek w wolnym kraju. Natomiast oczywiście opiekunowie do tego na to nie pozwolą. Prawicowiec powie, uważaj, bo tu kąpiel jest niebezpieczny, ale lewicowiec zakazuje kąpieli. To jest ta różnica. On się tam i opiekują. To robi dla nas. Co więcej, krowę traktujemy jak? No wiążemy ją na sznurku, żeby nie wlazła w szkodę, żeby sobie nie wyszła na szosę, bo ją może coś rozjechać, prawda? Nie wypada do dołu, bo sobie nogę złamie. Czyli my się krową opiekujemy. Jeżeli mnie w samochodzie
każą się zapinać pasami, albo też nie pozwolą mi się kąpać, nazywają to krajem humanitarnym. Przecież nie, to jest bestializm. To jest traktowanie mnie właśnie jak krowę. Traktowanie mnie jak człowieka. To jest powiedzieć człowieku, tu jest niebezpiecznie, ale jak chcesz, to twoja sprawa. To jest traktowanie człowieka humanitarnym, a nie jak bydlęcia. Przecież powtarzam, bardzo wiele ludzi nawykło, że się ich traktuje jak bydlęta, w szczególności kobiety przywykły, że się nimi ktoś opiekuje. To jest normalne u kobiet, to nie jest żadna wada kobiet, to jest naturalne. To jest od tysięcy lat, prawda, wyrobione, że kobieta siedzi w jaskini i pilnuje, żeby dzieci, prawda, zatrudnuje się w jaskinie, żeby żaden tygrys jej nie zżarł. Prawda, a mężczyzna, no, nie ma rady, musi wziąć maczugę i iść na tego mamuta, no bo inaczej ta rodzina zginie z głodu. To jest naturalne. Mężczyzna lubi ryzyko, kobieta lubi bezpieczeństwo. I dlatego właśnie, takie są odruchy, socjaliści koniecznie chcą, żeby kobiety miały najwięcej do wyznania w polityce. Bo wtedy one będą głosowały za państwem opiekuńczym, bo one tego nawykły, to jest taki odruch kobiet. To jest powód, dla którego tak nalegają, żeby kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia w polityce, będą głosowały za państwem opiekuńczym. Bo to jest naturalne. Ja na przykład wiele razy mi się zdarzało, że moja kobieta mi mówi, prawda, jak zrobię jakieś głupotę, mówi, dlaczego ty mnie nie zabroni? Tak powiem, myślę, tak nie powiem. Sam zrobię, ale ona uważa, że będzie mi zabronić, prawda? Jestem jej opiekunem, ja się będę jej zabronić. Więc to jest naturalne u kobiet, prawda? To nie jest wada kobiet, to jest naturalna i pozytywna cecha. No tylko trzeba wziąć pod uwagę, co za tym się kryje. I ta zasada to nie jest jedyna zasada, która zniknęła z naszego życia. Kiedyś nasza cywilizacja rządziła całym światem. My, Europejczycy, rządziliśmy całym światem. A biały człowiek zdobył obie Ameryki, Australię, Nową Zelandię, Afrykę, większość Azji. Resztę Azji też byśmy podbili, gdyby się koniecznie uparli. Nie było sensu, ale można to było zrobić. Wtedy dwa bataliony wojsk chińskich, wojsk niemieckich przerzuciły przez całe Chiny, jak chciały, tam jest z powrotem. Nie był żaden problem. Proszę Państwa, i to myśmy z tym rządzili światem, byśmy szanowani. Biały człowiek był szanowany, bo to człowiek wychowany, prawda, odpowiednio agresywny, odpowiednio nauczony czegoś, o pewnych zasadach. Byliśmy szanowani. I wtedy, gdzieś 100 lat temu, kiedy byliśmy u szczytu potęgi, jest taka zasada rosyjska, że od tłuszczu się w głowie przewraca, prawda, pojawili się ludzie, zaczęli głosić coś takiego, że to wszystko, co było zrobione, to jest złe, trzeba zmienić zasady. Bo co to jest cywilizacja? To są zasady. Tak jak gatunki mają geny, nie? Gatunek ma geny i jeżeli te geny się tak dobierają do doborze naturalnym, dobre geny, a jak się trafi gatunek, który ma dobre geny, no to on zaczyna opanowywać świat. Jak geny są złe, to on gatunek ginie. Albo wegetuje gdzieś w jakiejś niszy ekologicznej. Sama jest cywilizacja. Jak cywilizacja ma dobre geny, to zajmuje cały świat. Jak ma złe geny, no to gdzieś tak sobie wegetuje albo ginie. Bardzo wiele cywilizacji zginęło przecież. No i nasza miała najlepsze geny, skąd wiemy, że najlepsze? No bo opanowała cały świat. Gdyby cywilizacja, powiedzmy, Indian Navajo była lepsza niż nasza, to Indianie Navajo odbyli całą Amerykę, odkryli Europę, prawda, i Azję i tak dalej. A to myśmy zrobili, a nie on. No. I to jest, i nie ma innej miary, która jest dobra, ta, która panuje. No i to była dobra cywilizacja. Ja mówię, że to jest zła cywilizacja i trzeba wszystko w niej zmienić. Tacy lewicowi intelektualiści, ale pamiętam, gdzieś ze 2-3 lata temu czytałem, nie pamiętam, który z tych lewicowych intelektualistów, nie wiem, czy Tomasz Jastrząb, powiedział, że jak ktoś nie jest lewicowcem, to w ogóle nie jest intelektualistą. No to już ci właśnie lewicowi intelektualiści, tym mądrali, to już w głowach poprzewracało, całą tę cywilizację powinien zmienić na inną, lepszą, przez nie wykoncypowaną. I wszystkie nasze zasady, prawie wszystkie nasze zasady, odwrócili na inne. Będę nazwał tę nową cywilizację unijną, ale to oczywiście to powstawało pomalutku, jak jeszcze Unii nie było, to teraz tylko ta pełna unijna cywilizacja. Otóż unijna cywilizacja jest dokładnie odwrotna niż europejska. Według zasad europejskich, prawda, chcącemu nie dzieje się krzywda, według zasad unijnych jest państwo opiekuńcze, według zasad europejskich morderca ma wisieć, według zasad unijnych kary śmierci się znosi. Zasad europejskich, kto nie pracuje, niech też nie je. Zasad unijnych, oczywiście zasiłki są potrzebne. Zasad europejskich,
Chłopak musiał być agresywny. Dziecku się dawało, małemu chłopczykowi dawało się już pistolecik, prawda, czy tam karabinek, czy nawet mazer unijnych się. Tępi agresję z czymś złym, prawda? Według zasad europejskich z terrorystą się nie negocjuje. Według zasad unijnych są specjalni negocjatorzy do rozmów z terrorystami. Nie wiem, co wiecie, że jak bandyta wejdzie do banku, wyjmie spróbę i powie, tu jest napad, to kasjerka ma obowiązek mu dać wszystkie pieniądze, a jeżeli mu nie da, się bandyta zdenerwuje, jak umrze na serce, albo zacznie strzelać, to ona jest odpowiedzialna. Ona jest odpowiedzialna, bo miała obowiązek mu to wydać. To zasady unijne, bo tam całkowicie odwrotne niż europejskie. W zasadach europejskich dziecko należy do rodziców. W zasadach unijnych dziecko należy do państwa. Nawiasem mówiąc, dowiedziałem się parę dni temu, że pierwszym, który głosił zasadę, że dziecko należy do państwa, był słynny marquis Donald de Sade. To on pierwszy sformułował zasadę, że dziecko ma należeć do państwa, a nie do rodziców. W swoim czasie, w tej chwili oczywiście już nie mamy żadnych dzieci. Jak ktoś myśli, że ma jakieś dzieci, to się głęboko myli. Prawda? Próba dania dziecku klapsa przekonuje, że grozi nam więzienie za to, byśmy naruszyli tyły własności państwowej. To jest jasne i proste. Własność państwowa nie wara nam od tyłka własności państwowej. Jeżeli ja mam szczeniaki, mam sukę, prawda? Sztuka ma szczeniaki, to kto decyduje o tym, czy szczeniaki zaniosę do lekarza, czy szczepię, czy nie szczepię i czym? To ja czy sztuka? Ja. A jak wy macie dzieci, to kto decyduje o tym, jak szczepić wasze dzieci? Wy czy wasz właściciel? Wasz właściciel decyduje. Państwo opiekuńczym jesteście już tylko niewolnikami, bydlątkami, prawda, dziećmi małymi. Traktuje się ludzi jak ludzi nieodpowiedzialnych. W czasach, kiedy rządziła prawica, na przykład jeszcze w pierwszych latach II Rzeczpospolitej, przynajmniej panowała jeszcze obszary prawicowe, jeżeli Eligiusz Niewiadomski zastrzelił kiedyś pamięci Gabriela Narutowicza, no to sam co prosił o karę śmierci, ale gdyby nie prosił, też by dostał karę śmierci. Nie apelował, prawda, został popełnił ten mord chyba w pierwszych dniach grudnia, a w pierwszych dniach stycznia już był rozstrzelany. Natomiast w krajach rządzi lewica, proces pana Breivika trwał rok, prawda, w kraju prawicy trwały 5 minut. Pan się nazywa Breivik, tak. Pan to ludzi zabił, tak, pan się przyznaje, tak, dziękuję. Niech Bóg się lituje na pańską duszą, koniec. Rozmowy, koniec procesu, o czym chcecie dyskutować. Tutaj, proszę Państwa, ten proces trwał rok, zarobili tam ludzie pracy, czyli tam adwokaci, zarobili prokuratorzy, zarobili tam sędziowie, zarobili dziennikarze, zarobili eksperci, zarobili, doceniali, z której broni kogo zastrzelił. Trwało to rok, po czym pan Breivik dostał, proszę Państwa, tam 21 lat, wyjdzie za 5, bo dożywocie trwa na Zachodzie, trwa około 7 lat, więc po co chyba 5, może więcej trochę. Wyjdzie jako magister pirotechniki, bo tam coś tam studiuje, prawda? I będzie się z nas wszystkich śmiał. To jest traktowanie go jak małego dziecka. Jeżeli na przykład małe dziecko widzi, że stoi strata kamieni, jak pociągnie, to one mogą spaść i tam posypią się na ludzi. No i dziecko to pociągnie, kamienie spadną, zabiją każdemu dziecku śmiercią. No nie, małe dziecko. Czyli jeżeli człowiek leży pod wozem, a koń ruszy, pociągnie i zabije człowieka. No co, każemy konia śmierci? No nie, bo głupie bydle. Otóż tak samo potraktowano pana Breivika, wcale nie humanitarnie. To jest potraktowanie go jako małe dziecko, a nie jak człowieka odpowiedzialnego. Bo my, prawica, wierzymy w wolność i odpowiedzialność. Człowiek jest wolny i odpowiedzialny. I musi ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Natomiast oczywiście niewolnik nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Jak było niewolnictwo w Ameryce. No i potem przyszli Jankesi i wyswobodzili tych murzynów, to przecież część z głodu umierała. Przecież niewolnikiem było być dobrze. On miał tylko zbierać bawełnę. A o tym, jak gdzie kupić bawełnę, prawda, gdzie ją sprzedać, po ile kupić, jak zdobyć żywność, prawda, jak budować chaty i tak dalej, troszczył się pan. On nie musiał się to męczyć. Bardzo wygodne. Bardzo wygodne, proszę Państwa, jak dzisiaj na przykład rodzice nie odbierają za szkolnictwo. Jak dawniej
człowiek sam sobie musiał szkołę wybrać dla dziecka, wybrał szkołę, a potem żona mu po miesiącu tam, tej starej, tej jakąś tej szkołę dziecku wybrał, prawda, tutaj wszystkie sąsiadki mówią, że to jest zła szkoła. No, a dzisiaj, jak program szkoły jest wydany przez ministerstwo, to wszyscy razem kciuczymy na minister zdrowia, zgoda w rodzinie panuje, no i tyle, no, nie mam nic do gadania. No, zwróćcie uwagę, że w ustroju niewolniczym to jest normalne. W ustroju niewolniczym to właściciel niewolnika decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika. To ja decyduję o tym, jak testować czynniki mojej córki. Nie córka. I dlatego właśnie w ustroju niewolniczym to nasz właściciel decyduje o tym, czego się uczy nasze dzieci. Możemy sobie, to jest ta różnica od rzymskiego ustroju, że raz na szkladę możemy sobie wybrać pana. Jak sobie zbierzemy tam pana Palikota, to będzie zakaz religii w szkołach, jak sobie zbierzemy pana Kaczyńskiego, to 2 godziny dziennie religii w szkołach będą, ale to nie o to chodzi. Z naszego punktu nie ma żadnej różnicy. To jest ustrój niewolniczy, dokładnie taki sam, prawda? Bo to nie my decydujemy. Tak, my tutaj słuchaliśmy i słuchamy jeszcze tej absurdalnej dyskusji, prawda? Czy dzieci mają iść do szkoły w wieku lat 6 czy 7? No to w pojęciu prawicy jest to jakiś zupełny absurd. No, w normalnym państwie to rodzice decydują o tym, w jakim wieku ich dzieci idą do szkoły, czy w ogóle idą do szkoły, w jakiej szkoły idą, prawda? Dziecko należy do rodziców. Nie? Natomiast ten zupełny absurd, że o wieku dziecka, że zrozumcie państwo, minister czy Sejm, który nie widział mojego dziecka na oczy, to on decyduje, w jakim wieku moje dziecko ma iść do szkoły. Tak zupełnie śmiesznie mówiąc, to ja nie widziałem jeszcze dziecka, które poszłoby do szkoły w wieku lat 6 ani 7. Dzieci do szkoły mają 6,5 roku, 6,4 miesiące, 7,2 miesiące. Więc dla śmiechu poprosiłem pana Gowina, żeby zgłosił wniosek kompromisowy, żeby szkoła w wieku lat 6,5. Ale jakoś nikt tego nie chciał podjąć. Otóż, ale sam absurd tej dyskusji jest przez piramidalny. Tym niemniej tak zwane jest to poważnie, śmiertelnie poważnie. Jest jedna batacha pod wodzą tam PO, która chce obniżenia do 6, druga batacha pod wodzą PiS mówi, że 7, prawda? I obie strony się zgadzają w jednym, że to rząd ma to ustalić. Tylko dyskusja, jaki wiek ma ustalić? Pomysł, żeby to rodzice mogli sami zrobić, po prostu nie mieści się w głowie. I to pokazuje, do jakiego stopnia zlewicowane jest społeczeństwo. To pokazuje dobitnie, prawda? I my tak patrzymy na to wszystko z przerażeniem, prawda? Bo jak łatwo jest ludzi wciągnąć w kompletnie absurdalną dyskusję i jeszcze wmówić ich, że mają sobie do gadania. Przecież proszę państwa, jeżeli załóżmy większością 55% zrobiono by referendum, większością 55% powiedziano, że ma chodzić w wieku do szkoły, to czy los mojego dziecka będzie lepszy niż wtedy, kiedy zadecyduje o tym pan minister albo Sejm? Przecież co za różnica? Referendum niczego nie zmieni. W dalszym ciągu jest to ustrój niewolniczy, tylko moim panem będzie większy. Ustrój poznanie w dalszym ciągu niewolniczy. Jest złudzeniem, że demokracja jest wolnością. Demokracja to jest tyrania większości. No, i my chcemy wrócić do normalności. To rodzice mają o tym decydować. Kiedyś panowało założenie, że rodzice decydują o tym, czego się uczy ich dziecko, ponieważ tak było zorganizowane społeczeństwo europejskie, że to dziecko na starość będzie utrzymywało swoich rodziców. Więc to rodzice mają interes w tym, że po pierwsze mieli dużo dzieci, bo to wtedy łatwiej dzieciom utrzymać rodziców. Po drugie, żeby dzieci miały dobre wykształcenie, no jak dobre tam zarabiały, to już. Po trzecie, żeby były dobrze wychowane, będą źle wychowane, żeby uciekną gdzieś w cholerę, prawda, zjeść całe dzieci. Po czwarte, żeby traktować te dzieci dobrze, bo jakby traktowali źle, to dzieci na starość mogą też rodziców źle traktować. Dzięki temu rodziny były dobrze wychowane, prawda, dzieci były dobrze wychowane, rodziny były trwałe. Była ogromna, silna więź ekonomiczna. Natomiast w ustroju niewolniczym dziecko będzie pracowało na właściciela, a nie na rodziców. Rodzice będą mieli emeryturę. To po cholerę rodzice mają mieć dzieci. Dziwimy się, że nie ma dzieci. No nie ma dzieci, bo po co mieć dzieci? Nawet klapsa nie mogę dać dziecku. Prawda? Nie mogę decydować o tym, na jakie szkoły chodzić, czy jest szczepione, czy tak dalej. Moje dziecko tylko w jednym momencie jest moje. Kiedy zbije szybę, to wtedy ja muszę za nie zapłacić. To wtedy jest moje dziecko. Proszę, zdali sobie sprawę z tej podstawowej różnicy cywilizacyjnej. Bo żyjemy w tej chwili w innej cywilizacji, unijnej, a nie antyeuropejskiej cywilizacji, antycywilizacji. Jak ja byłem w wieku, tam miałem 10-13 lat, zdarzyło się nieszczęście. Nasz bardzo często jest takie nieszczęście, matka tam jest jej zajęta, dziecko sobie wchodzi na parapet, otwiera okno, wylatuje, zabija. To wtedy za ciężkie komuny, a to nie byliście przedwojenni, za ciężkie komuny wszyscy
zachowali tej matki. Trudno tej matce. Ona poniosła stratę, rodzina poniosła stratę. Dzisiaj ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. Rozumiecie? Jest to inna cywilizacja. Żyjemy w nieeuropejskiej cywilizacji. W cywilizacji, gdzie jesteśmy niewolnikami państwa, tylko nam się powierza opiekę nad państwowym dzieckiem. A w związku z tym zdaje się sprawę, na przykład w Ameryce, czyli na stanie Utah, uważany za konserwatywny przecież. Przypadek parę lat temu, że 12 lat temu, że było dziecko chore na białaczkę, coś takiego i ten, chemioterapia, nie? Włosy wyłażą, nieprzyjemna terapia. Po kilku miesiącach rodzice uznali, że już wystarczy tej chemioterapii. Połowa lekarzy mówiła, że już wystarczy, a druga połowa mówiła, że jeszcze trzeba kontynuować. Niestety lekarz prowadzący był za tym, żeby jeszcze kontynuować, no ale rodzice mówią tak, on ma w tym interes, nie? Bo ma z tego pieniądze. Zabrali dziecko do szpitala. Ścigano ich policyjnie za kidnapping. Otóż w dawnych, normalnych czasach kidnapping to było zabranie dziecka rodzicom. Jeżeli można ścigać rodziców za kidnapping, to znaczy, że oni bezczelnie ukradli państwowe dziecko. No, inaczej tego nie można interpretować. Otwarcie się już mówi, to hasło SADA jest dzisiaj powszechne. Dziecko należy do państwa, do community. Dziecko nie jest własnością rodziców, nie jest własnością rodziny. Dziecko jest własnością community. Jest to komunizm, prawda? To społeczeństwo. Jest to komunizm. Nie zdajemy sprawy, jak daleko byśmy poszli w stronę komunizmu, w stronę komunizmu. Was się oszukuje, że od 20 lat idziemy do wolnego rynku, liberalizmu, prawda, czegoś tam jeszcze. Jest dokładnie odwrotnie. Za komuny pod tym względem było wbrew pozorom normalne. Po prostu byśmy jeszcze nie przeszli, chcemy sobie wyobrazić. Wyobrazić czegoś takiego, jak jest dzisiaj. Nawet sobie mówiąc, mamy w tej chwili znacznie więcej agentów bezpieki. Mamy znacznie więcej tajnych pracowników bezpieki, mamy 7 tajnych służb, a nie 2, prawda? Mamy znacznie więcej podsłuchów, mamy znacznie więcej monitorów, prawda? Jesteśmy kontrolowani w sposób niewiarygodny, porównując to sami komu. Z tego też trzeba zdać sprawę. Oczywiście, gdyby Stalin miał do dyspozycji dzisiejsze zdolności techniczne, też by kontrolował, prawda? Obiektywny fakt jest taki, że nie miał tych technicznych możliwości, nie miał tylu pieniędzy, żeby tylu ludzi odciągnąć od normalnej pracy i użyć jako agentów. No, nie stać go było. No, gdyby go było stać, to by zrobił to samo oczywiście. No, ale tak jest, jak jest. Żyjemy w takim ustroju, w jakim jestem i siły państwa są używane na kontrolowanie własnych obywateli, a nie na rozwój, ekspansję czy podbicie kosmosu. Zrozumieć, że jeżeli na przykład dlaczego się chłopców nie uczy, żeby byli agresywni? Przecież chodzi o to, żeby niewolnicy się nie zbuntowali. Po to właśnie od maleńkości, od kołyski, przedszkola, żłobka wrywa się kobietom dzieci, bo dawniej kobiety rządziły świat. Bo kto ma dziecko do 5 roku życia, ten wychowuje przez społeczeństwo. Tylko to się zabiera te dzieci, daje do państwowych żłobków czy szkoli, zabiera się, uczy ich czego innego niż rodzina. I między innymi uczy się chłopców, żeby nie byli agresywni. Chodzi o to, żeby zapobiec buntowi niewolników. Ten ustrój jest tak absurdalny, że już dawno zbuntowali, gdyby nie mieli wbite w głowę, że agresja jest czymś złym i nie wolno być agresywnym. Jak nawet jest takie, pamiętam, czytałem to parę tygodni temu u Bukińskiego, sobie przypomniałem, że czytałem to u Bukińskiego, że pytano się tyrana Dionizosa, tyrana Syrakus, jakim cudem on się tyle lat utrzymuje u władzy, przecież jest złym tyranem. Wiedział, że jest złym tyranem, ale tak już niestety był. I mówiłem w bardzo prosty sposób. Ja wydałem polecenie, żeby każdy młody człowiek codziennie chodził do łaźni z dziewczyną u boku. No i w wyniku tego, jak już chłopcy tam coś tam robią, to już potem już nie mają sił na buntowanie się, prawda? Podejrzewam, że ta propaganda seksu wszędzie jest specjalnie po to robiona, żeby właśnie młodzi ludzie nie mieli sił na buntowanie się, żeby ich energia szła w coś zupełnie innego, prawda? No Także prawie tak to wszystko jest zorganizowane i dlatego ten ustrój się trzyma. Normalni ludzie by nie wytrzymali. Przyczyną, dla której ten absurdalny zupełnie ustrój się utrzymuje, jest to, że mamy nadmiar bogactwa. Dzięki nauce, technice mamy ogromne ilości dóbr. Ogromne, niewiarygodne. W wyniku tego można zmarnować 90 i nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nikt z głodu jeszcze tam nie umiera. Jeżeli ktoś Państwa obmawia, że jest tragicznie w Polsce, to jest nieprawda. Gazety pełne są poradników, jak schudnąć. Nie widziałem jeszcze gazety, która prosiłaby kącik, jak dotyć. Nie widziałem. Więc proszę mi nie wmawiać,
Nawet nędzarze, którzy żyją z tego, co wystawi supermarket na tyły, to mają wyżywienie lepsze niż królka ziemi jest wielki. Prawda? Obiektywnie mają większe. I ci, którzy żyją na rurach ciepłowniczych, też mają lepiej, bo w zimie za Kazimierza Wielkiego, czy tam za innego króla, jak w zimie dochodziła temperatura na Wawelu do zera, to było dużo, normalnie były minusy głęboko. A teraz proszę, na rurach ciepłowniczych jest ciepło. Żyją w tych kanałach i tak dalej. Obiektywnie żyją w warunkach zupełnie znośnych, nikt z głodu nie umiera. Nie to jest problem. Problem w absurdalności tego ustroju i się nie rozwijamy. Przecież my pracujemy. Ludzie pracują, ludzie chcą zarabiać. I wszystko się im odbiera. Zauważyć absurd tego ustroju, w którym człowiek, który ciężko pracuje, jest karany grzywną. No bo czym się różni podatek dochodowy od grzywny? No powiedzmy, ja padam na jakiś pomysł, więc szybko lecę do biura, stawiam samochód byle gdzie, lecę, pracuję 2 godziny, serwuję do samochodu, żeby pojechać do urzędu patentowego, a tu leci kartka 200 zł mandatu ze względu parkowania. Chodzi teraz sytuację, w której ja też pracuję ciężko, prawda, zarobiłem coś tam o 500 więcej i dostaję 200 podatku dochodowego. No jaka to jest różnica? Podatek dochodowy jest grzywną za dobrą pracę. Co więcej, jeżeli 2 razy lepiej pracuję, to płacę 2 razy wyższą grzywnę. A jak podatek jest dochodowy, progresywny, to pracuję 2 razy lepiej, płacę 4 razy wyższą grzywnę. No, a człowiek, który nie pracuje, dostaje zasiłek za to, że nie pracuje. To jeżeli w społeczeństwie się płaci ludziom za to, że nie pracują, a każe się za to, że zarabiają, no to przepraszam bardzo, dziwię się, że to się w ogóle jeszcze jakoś trzyma, bo już dawno wszyscy powinni pójść tam na bezrobocie, pracować na czarno, tylko jeszcze resztki przyzwoitości, że ludzie tkwią, prawda, i jeszcze tam próbują uczciwie pracować. Że żyjemy w świecie absurdalnym, trzeba sobie powiedzieć jasno. Świat unijny jest światem absurdalnym. Świat socjalizmu jest światem absurdalnym. No nie ma co dyskutować z socjalistami, bo to po prostu jest absurd. I dawanie się w poszczególne tam dyskusje, że to jest złe, bez sensu. Wszystko stoi do góry nogami. Jak mówił kiedyś sowiecki dysydent Edward Kuzniecow, socjalizm właściwie niewiele wymaga od człowieka, wymaga tylko, żeby pokochał to, czego normalny człowiek nienawidzi, znienawidził to, co normalny człowiek kocha i można żyć w socjalizmie. Jeżeli państwo kochają, jak pracujecie ciężko, zabierają wam pieniądze i dają facetowi, którym się nie chce pracować, to jeżeli to kochacie, to proszę żyć, to na sprawę. Mam się świetnie, żyje w tym ustroju. Mnie się żyje źle w tym ustroju. I jest jeden pewien drobny problem, mianowicie ustrój niewolniczy jest niewydajny gospodarczo. Tego uczono w szkole, że niewolnictwo jest niewydajne gospodarczo. No i właśnie tutaj mamy tę sytuację, jaka jest. Zobaczmy, co się dzieje pod okupacją Unii. Zobaczmy na sytuację w Niemczech. No Niemcy, kraj dobrze zorganizowany, zaludniony przez pracowity kiedyś, pracowici, robotnicy, wykształceni robotnicy, no teraz już nie są, ale byli, prawda, mieli inżynierów, techników, znakomitych, kapitalistów, no tam gorzej, a nie będę sobie w Ameryce, też byli, że tam Daimler, Messerschmitt, prawda, tam system krup, mieli kapitalistów. I ten kraj, proszę Państwa, minęło około 20 lat okupacji tego kraju przez Unię Europejską i ma tempo rozwoju -2. No jak? I ten pan Tusk się tutaj chwali, że jesteśmy absolutnym liderem Europy, mając tempo wzrostu +0,5%. O czym to świadczy? No kompletnej katastrofie Unii Europejskiej. Jeżeli mając tempo rozwoju +0,5% jest absolutnym liderem, to ja dziękuję, prawda, nie chcę patrzeć na ogon tego peletonu, prawda, bo lepiej już tam nic nie mówię. Jest to kompletna katastrofa tego unijnego ustroju. Po prostu jest bankrutem. Wszystkie państwa cywilizacyjnego człowieka są bankrutami. Żaden z nich się nie rozwija. Nie trzeba się wmawiać, że to jest wszystko jest świetnie i idzie ku dobremu, prawda? No to już czytałem za Gierka, żeśmy nawet pod koniec ery Gierka, żeśmy nawet byli 10. mocarstwem świata. W tej chwili Unia się uważa w tej chwili za mocarstwo, nikt się z nami nie liczy. Rozumcie. Nikt się nie liczy z Unią Europejską, bo ona po prostu jest zerem gospodarczym. Jak ja była tam lat temu chyba 11 czy 12, była dyskusja na temat Anschlussu Polski do Wspólnoty Europejskiej, to ja mówiłem, że my przyłączamy nasz zaścianek do euro zadupia.
Ludzie mówili, jak to, że to potężne, bogate państwo, bogate to jeszcze były, bo pracowały przedtem, prawda, bo nie były pod okupacją Unii. Ale tam jest zastój kompletny. Ja, słuchajcie, jak ja byłem, była komuna, to mnie uczono, że Związek Sowiecki to jest tam, bo rozwija się, to jest potęga, prawda, wspaniale jest. A ja patrzałem, gdzie powstają drapacze chmur, nie? Widziałem, w Ameryce, no to nikt mi nie mówi, że Związek Sowiecki jest na taką potęgą. I dzisiaj gdzie powstają drapacze chmur? No, pomijmy kraje arabskie. Chiny, Tajwan, Malezja, Indonezja, RPA, Brazylia, Ameryka. Singapur, tak. A w Europie ani jednego. A przecież zagęszczenie ludności na metropolii jest bardzo wysokie w Europie. Europa jest trupem. Rozumcie państwo. Owszem, to jest bogata ciocia, jeszcze przyjeżdżają ludzie, czasami chłajają, bo ciocia coś da, prawda? Gdzie jest głupia, więc daje tam zasiłki jakieś rozmaite. Oczywiście no, traktują nas już śmiesznie. Kiedyś Białczyk był szanowany, dziś na nim pogardzą. No, ci wszyscy Arabowie, muzułmanie, jak przyjeżdżają. No to przecież jak oni mają nas tutaj szanować, jak tutaj na przykład w tym Rada Szkolnictwa Anglii i Walii ministra kolonizowego oznajmia, rok temu, dwa lata temu przeprowadzam, oznajmia, że nie wolno kokotować w szkołach pocztówek z Matką Boską i Ciotkiem Jezu. No nie można, żeby nie urażać uczuć muzułmanów. W własnym kraju, prawda, się boi. Dlaczego? Ale dlaczego przez tysiąc lat mogliśmy urażać uczuć Żydów? A muzułmanów nie możemy. Dlaczego? Bo muzułmanie podzielają gardła. A Żydzi tego nie lubią. Więc my się ich boimy. Bo nawiasem mówiąc, zasada europejska jest taka, że mężczyzna ma obowiązek ryzykować swoim życiem w obronie kobiety, dziecka, honoru, prawdy, ojczyzny, wiary. Natomiast według zasad unijnych życie ludzkie jest najwyższą wartością. Więc oczywiście sama groźba, że na widok takiej pocztówki muzułmanin może wziąć i poderwać komuś gardło, to powoduje, że oczywiście nie możemy takich pocztówek kontrolować i już. Tak samo jest tą kasjerką, prawda? Jak nie wyda, to może coś się strasznego stać. Otóż, proszę państwa, a żeby jeszcze, bo to ta historia ma drugie dno jeszcze. Dwa dni po wydaniu tego rozporządzenia zabrał głos wielki imam Anglii. I wielki imam Anglii powiedział w tłumaczeniu na język kanajacki, bo on to powiedział poprawnie jeszcze tam mniej więcej, a w tłumaczeniu na język kanajacki brzmiało to tak. Gdybyś ta wygłupie giały miały czytać i pisać, i przeczytały sobie Koran, to byś tak wiedziały, że Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, że Miriam, czyli Maria, jest matczona u nas jako matka wielkiego proroka i my nie mamy najmniejszego pojęcia, dlaczego pocztówki z Matką Boską i Ciotkiem Jezu miałyby urażać uczucia muzułmanów. Czyli nie dość, że jesteśmy tchórze, to jesteśmy durnie skończone. I jako ciekawostkę powiem, że rzeczywiście to urażało uczucia Żydów, nie wiem czy wiecie państwo, ale Izrael jest jedynym państwem na świecie, w którym znak plusa wygląda w ten sposób, takie te jak gdyby małe, oni tak krzyża nie znoszą, że nawet nie używają plusa w matematyce. To życie mogłoby ich urażać, ale to nas nie przeszkadza, ponieważ oni nikomu gardłem nie podtrzymają. To jest coś strasznego, co się stało w naszej cywilizacji. Coś strasznego. Jak ci ludzie mają nas szanować, jak lat temu 12 w Srebrenicy, w Bośni, dwa bataliony wojsk holenderskich w błękitnych hełmach, czyli wojska ONZ-u, to byli Holendrzy, uzbrojeni w najnowocześniejszą broń, mieli pilnować 8 tysięcy bośniaków. I przyszła tam spora garstka Serbów z karabinami na sznurkach i powiedziała, żeby wydać tych bośniaków, bo jak nie, to będą strzelać, ponieważ życie ludzkie jest najwyższą wartością. No to dzielni Holendrzy się pochowali do piwnicy i Serbowie wyrżnęli wszystkich bośniaków, zgwałcili wszystkie bośniacze. 8 tysięcy ludzi. Proszę państwa, 10 lat potem, dwa lata temu, była już w tej chwili królowa Holandii, wręczyła tym wojskowym medale za służbę w Bośni. Zasad europejskich, takich żołnierzy się kładzie na ziemi i co cię temu się strzela w łeb. Dziadkowanie tchórzy na polubicy. Tak się kiedyś postępowało z służbowymi żołnierzami. No,
Natomiast to coś nieprawdopodobnego, co się tutaj dzieje. No ale jest takie wychowanie młodego człowieka, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, że nie wolno, agresja jest czymś złym, no to przepraszam, no to trudno się dziwić, to są takie skutki wychowania. Nie dziwmy się tak. To jest całkowity program upadek naszej cywilizacji. I wmawianie, że Unia nam coś daje, proszę Państwa, ona daje. No tam jeszcze są, potrafią, mają w piwnicach trochę tego złota. Z czasów, prawda, kiedy tam się panował kapitalizm, bo panował kiedyś tam. No ale to jest upadek. No, proszę Państwa, popatrzmy, no, ile nam Unia daje. No, szosy, tak, budowane pieniędzy unijnych, autostrady, tak. No. Dobrze. To ja mam takie pytanie. Lat temu kilka, dwa państwa dostały zgodę na zorganizowanie Euro 2012, tak? Jedno z tych państw należało do Unii, a drugie nie. I trzeba było poprowadzić autostradę, dokończyć autostradę od Lwowa do granicy i od Krakowa do granicy. Jedno z tych państw dostało dotacje unijne, drugie nie dostało, bo nie należało do Unii. Które z tych państw zdołało doprowadzić autostradę do granicy, a które nie zdołało nawet do dzisiaj? No i to jest koniec odpowiedzi na pytanie, jak dotacje unijne znakomicie pomagają w rozbudowie, prawda, autostrad. W XIX wieku najlepsze autostrady, szosy, koleje prywatne zresztą mieli Amerykanie. To ile Unia dawała im dotacji? Nic. Prawda? A Afrykańcom ile się daje dotacji murzynom tam rozmaitym? Dostają dotacje. I co? Brud i korupcja. Bo jak są dotacje, to przecież nie opłaca się pracować. Jakbym pracował, to bym zarobił, wtedy bym nie dostał kolejnej dotacji. Nie? W związku z czym dostajemy, kładziemy się brzuchem do góry i czekamy na kolejną dotację. Jedyny kraj afrykański, który podobno sobie daje radę, a nie byłem, ale podobno, to jest Botswana, która ma w konstytucji zapisane, że nie wolno jej brać żadnych dotacji ani pożyczek z zagranicy. Podobno się rozwija bardzo dobrze, mimo że leży na pustyni Kalahari, ale jakoś sobie tam dają radę. Otóż, proszę Państwa, to jest ta unijna cena. No dobrze, a ja twierdzę co więcej, że gdyby Amerykanom w XIX wieku dawano dotacje, to dzisiaj Ameryka byłaby na poziomie Burkina Faso albo innej Tonga. Dlatego Ameryka jest potężna, że nie dostawała żadnych dotacji. Dlatego Henry Ford, Edison, panowie Jobi Wozniak ci od Apple'a, czy pan Gates od Microsoftu i tak dalej. Dlatego zrobili te imperia, bo nie mieli żadnych dotacji, nie było żadnych laboratoriów przedsiębiorczości, inkubatorów przedsiębiorczości. I dlatego właśnie oni to zrobili. Bo nikt im nie pomagał. Popatrzcie, to mówię do młodych ludzi, popatrzcie. Ile mamy złotych medalistów, juniorów, młodzików. Wszędzie, czy to będzie piłka nożna, czy brycz, czy szermierka. Patrzcie, nasi młodzicy, juniorzy mają złote medale. No i potem co się dzieje? Dochodzą do wieku, nie ma złotych medali. Co się dzieje? Bo nasi młodzi ludzie trafiają w łapy opiekunów. I ten opiekun mówi mu tak. Słuchaj, ty się tutaj nie wysilaj, twoim celem jest zajęcie tam, zdobycie 7 punktów, to wtedy dostaniesz stypendium olimpijskie, prawda? Albo masz zdobyć tyle i tyle, żeby coś tam. On już nie wyrasta na zdobywcę. On już wyrasta na punktatora, który liczy te punkci. Potem zajmuje na olimpiadzie 6 miejsce, prawda? Wszystko zgodnie z studiami. Natomiast młody człowiek w Ameryce, to jak ma odrobinę talentu do załóżmy tenisa, to jeździ z turnieju na turniej, gra o $100, prawda? O $200, o 300. Jak mu idzie, to gra o 500. Jak nie, to się wycofuje z tenisa, bo nie ma talentu, gra amatorsko, prawda? Potem gra o 1000, 10 tysięcy, musi walczyć. Bo jak nie wygra, to będzie głodował. I to zmusza do walki. Zasada prawicowa brzmi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Natomiast państwo opiekuńcze składa cieplarnię. Cieplarnia szkodzi. Rośliny w cieplarni są wyrodzone. One się już nie rozwijały, są nieodporne. One umieją żyć tylko w cieplarni. Potem jak przychodzi do prawdziwej walki, to już ci nasi ludzie są wydelikaceni zaraz. I to jest nieszczęście. Państwo opiekuńcze jest tutaj zabójcze. Dlatego w Polsce to wyjątkowo trafiło na złą. Bo już Dmowski mówił przed wojną, że Polska jest krajem przygrzanych wachorów i facetów i czegoś tam jeszcze, ale przygrzanych wachorów. Tak. Otóż takie opiekuństwo jest tutaj naturalną cechą naszego słowiańskiego narodu. Niestety ten socjalizm trafił na nas wyjątkowo paskudnie. Proszę Państwa, popatrzmy teraz na inny kraj.
na Chiny. Chiny, temu poświęcę kilka dłuższych zdań. Otóż Chiny 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od Polski. Powtarzam, 20 razy biedniejsze. Chiny miały wyjątkowo tragiczną historię. W Chinach, proszę Państwa, w ogóle od Chin zaczęła się II wojna światowa. Japonia napadła na Chiny na półtorej roku przed tym, jak Hitler napadł na Polskę. Była to okrutna okupacja, gdzie wymordowano miliony Chińczyków. Są Chińczycy do dzisiaj nienawidzą Japończyków, zresztą z wzajemnością. Bo tam w Polsce chyba to żółwki, to jest tak, jakby ktoś pomylił Polaka z Rosjaninem, powiedzmy sobie, albo coś takiego. No i, proszę Państwa, potem przyszła wojna wyzwoleńcza, no to wiadomo, ile kosztuje wyzwolenie kraju, prawda? Potem, proszę Państwa, przyszła wojna domowa między Kuomintangiem i partią komunistyczną. Potem, co lepsi Chińczycy uciekli na Tajwan z Tangaszekiem, tak? Potem przyszła wielka potrzebna rewolucja kulturalna. To były tragiczne czasy. Ja wtedy studiowałem, to pamiętam. Wtedy się żelazo w Chinach wytapiało w dymarkach, tak jak 4000 lat temu w Kielcach. Bo Mao Zedong uważał, że to jest najbardziej postępowa metoda, a te wielkie piece to się zużywa dużo energii, to wyrazek jak kapitalistyczny, to ludowo. Ja osobiście widziałem operacje robione bez znieczulenia na człowieku, to nie było nieprawda, fikcyjne oczywiście, ale tym się chlubili. Człowiek leżał na polu operacyjnym, zamiast znieczulenia mu robili akupunkturę i czytali myśli Mao Zedonga. To znakomicie pomalało się, można najpierw robić operację. Oczywiście dawali mu znieczulenie, to jest jasne, prawda? Ale samo to, że tak się można było mówić, świadczy o tym, jak to wszystko wyglądało. Proszę Państwa, była to tragedia. Pod koniec tego umarł Mao Zedong, a to niestety niczego nie zmieniło, ponieważ do władzy dorwała się tak zwana banda czworga na czele z wdową, bo Mao Zedongu, panią Cianci, i postanowili kontynuować te reformy. Ich wzorem był Pol Pot. Pol Pot w Kambodży. Musicie Państwo wiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, że to był Pol Pot. To było dawno nieprawda. Otóż Pol Pot był takim Khmerem, który to Khmer pojechał do Paryża i tam zdobył edukację. Konkretnie na Sorbonie zdobył tam licencję, czy doktorat, już nie pamiętam, gdzie wyjaśnił i udowodnił, że należy zbudować komunizm i trzeba to zrobić, mordowując połowę narodu. Otóż lewicowa inteligencja zachwycona rewolucjonistą dała mu za to doktorat. Przy czym nikomu oczywiście do głowy nie przyszło, że jeśli taka intelektualna, to nieprawda. Wziął ten doktorat pod pachę, pojechał do Kambodży, uzbrojony w tę znakomitą wiedzę teoretyczną, wymordował 1/3 narodu, nie zdążył reszty, bo przyszły wojska wietnamskie i położyły kres budowie najlepszego ustroju świata. Ale zdążył zrobić swoje i nikt nie wiedział, co się działo w Kambodży. Cały świat miał tylko komunikaty, że ludność jest zachwycona i postępy w budowie komunizmu są znakomite. Pol Pot zaczął, nawiasem mówiąc, od wymordowania wszystkich, którzy znali obce języki i tych, którzy nosili okulary. To była oznaka, prawda, z Niemiec cywilizacji zachodniej. Otóż jedynymi, którzy dowiedzieli się, co się stało w Kambodży, był chiński wywiad wojskowy. Oni tam mieli swojego człowieka, który jakoś ocalał, zdążył zwiać do Chin i poinformował wojskowych chińskich, co się naprawdę dzieje w Kambodży. Chińczycy, jak się o tym dowiedzieli, to bandę czworga wsadzili do kryminału natychmiast, wojskowie chińscy. Pierwszy sekretarzem partii zrobili niejakiego Tenga, pan Xiaoping Teng, który był pragmatykiem i powiedział, że nieważne, czy kot jest biały, czarny, czerwony, czy inny, byle łapał myszy, a ponieważ bogactwo produkują kapitaliści, to broni kapitalizm, prawda? I Chiny ruszyły. Protestowali studenci na plac Tiananmen, którzy chcieli zrobić socjalizm w stylu zachodnioeuropejskim, tak jak jest w Europie, tak jest, chcieli zrobić. Sam demokrację, krótko mówiąc. No to pan ten wytrzymał tam 2 miesiące, posłał czołgi, w końcu rozpędził do Dubaju, chyba było paręset trupów z tej okazji. I, proszę Państwa, Chiny ruszyły drogą kapitalizmu. Powtarzam, 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od Polski. Dzisiaj Chiny są drugim mocarstwem świata. Za 3 lata będą pierwszym mocarstwem świata, chyba że Ameryka wybierze bankructwo w lutym i wtedy zostaną walkowerem pierwszym mocarstwem świata już wcześniej. Bo oni sobie wybrali tego nie czarnego, tylko czerwonego, prawda, Obamę, i takie są skutki. Chiny mają broń jądrową, Chiny mają lotniskowce, Chiny mają rakiety balistyczne, Chiny mają lotnictwo dalekiego zasięgu, Chiny mają rakiety kosmiczne, mają kosmonautów, za 8 lat Chińczyk stanie na Marsie. Chiny mają
koleje jeżdżące 400 km na godzinę. Chiny w tym roku wybudują 11 800 km autostrad 6-8-pasmowych i Chiny mają 60 bilionów dolarów nadwyżki. Otóż gdyby Chiny poszły drogą komunistyczną, no to lepiej nie mówić, bo to w Kambodży, prawda? Gdyby poszły drogą studentów na Tiananmen, to by dzisiaj nie miałyby ani tych autostrad, ani kolei, ani bomby jądrowej, ani lotniskowców, ani programu kosmicznego. Natomiast nie miałyby również 60 bilionów nadwyżki, tylko miałyby 600 bilionów długów. Bo państwo chyba wiecie, ile kosztuje dawanie zasiłków socjalnych miliardowi ludzi, prawda? Kosztowne. No. Ale w Chinach nie ma zasiłków, przynajmniej nie było do niedawna. Proszę państwa, panowała zasada europejska, kto nie pracuje, niech też się nie je. No, w wyniku tego wszyscy pracowali, nikt nie chodził głodny. Ludzie są zachwyceni swoim ustrojem. Zaczynali od ogromnej biedy. Dzisiaj, proszę państwa, już za 1500 dolarów się nie znajdzie inżyniera do pracy. Nawet na południu Chin już nie ma. Już się pomału rozwija. Nie było równości, była nierówność ogromna. Ogromna nierówność była. I to jest postępowe, bo nierówność jest dobra. Równość jest złem. Staw jest zastój. Dynamizm jest w wodospadzie. Musi być, nie może być równości. Musi być nierówność, żeby się państwo rozwijało. Oczywiście według zasad unijnych musi być równość. Całkowicie odwrotnie. No i proszę państwa, dlatego Europa teraz gnije, a Chiny się rozwijają. Niedługo nas wykupią. No, jeszcze Mao Zedong pytany, co sądzi o Europie, powiedział, sprawy tego przylądka nie mają dziś większego znaczenia. I rzeczywiście w tej chwili już nie mają większego znaczenia. W tej chwili wykupują na razie Hiszpanię. O malutku. No i pół Afryki. Przy okazji. Otóż, proszę państwa, to się dzieje, jak się prowadzi normalny usług. To jest pytanie, czy można zrobić w Polsce. Proszę państwa, no, popatrzmy na znów te Niemcy. Niemcy po II wojnie światowej były zrujnowane. 4 miliony zabitych na wojnie. Drugie 4 miliony kalek i inwalidów. Zrujnowany przemysł. Hamburg zrównany z ziemią przez dwa naloty dywanowe. Kompletna ruina. Konieczność denazyfikacji, prawda, tego wszystko. I pewnie przed Erhard prowadził tę reformę ordoliberalną, prawda? I w ciągu 2 lat Niemcy przegoniły Wielką Brytanię, która była zwycięskim mocarstwem. W ciągu 2 lat. Proszę sobie policzyć, nawet dzisiaj na palcach. No, przyjmijmy, że Niemcy są 2 razy bardziej bogate od nas. To nie jest prawda, nie są aż tyle razy bogate. Powiedzmy, że są 2 razy od nas bogatsze. To jeżeli profesor Rybiński, pytanie, co by się stało, gdyby Korwin-Mikke został władzę w Polsce, oświadczył 3 miesiące potwornego burdelu, a potem rozwój gospodarczy 10% rocznie. Ja twierdzę, że 15, ale nie będę się kłócił i będzie 10. Okej. Jeżeli Niemcy są 2 razy bogatsze, mają tempo rozwoju minus 2, a my plus 10, to ile w zamian tego nie Niemiec? 5 na 3, 6. Szkoło tego, nie? Proszę szybko powiedzieć. To jest problem, naprawdę. Tylko trzeba przestać do jasnej cholery karać tych, którzy pracują, nagradzać tych, którzy nie pracują i wszystko ruszy. Bezrobocie zniknie natychmiast, jeżeli zniesiemy podatki dochodowe. Państwo zdaje sprawę, że co drugi przedsiębiorca zatrudnia ludzi na drugą, trzecią zmianę, bo od tego nie płaci. Maszyny mu się amortyzują, nie? Natychmiast przyjedzie ze 2 miliony firm z zachodu, żeby się zarejestrować tam, gdzie nie ma podatku dochodowego, prawda? Bo nie chodzi tam już o wysokość tego podatku. Chodzi o to, że jakie są komplikacje, kłopoty, trzeba się tłumaczyć z każdego zakupu. Wszystko znika, prawda, jak rękołowi. Nasz przemysł, prawda, rusza od razu. To natychmiast wszystko ruszyło. Zniesienie podatku dochodowego jest niesłychanie ważną rzeczą. Akurat o tym mówię specjalnie, bo mija 100 lat od chwili, kiedy Amerykanie wprowadzili podatek dochodowy. Akurat w listopadzie 1913 roku. I 100 lat eksperymentu wystarczy. Był to eksperyment całkowicie nieudany. Trzeba się tego po prostu wycofać. Tak po prostu zlikwidować. Ameryka potrafiła przez 150 lat się rozwijać bez podatku dochodowego. No to my też możemy się rozwijać bez podatku dochodowego. To sobie powiedzmy jasno. Także trzeba odrzucić Unię. Polska musi wrócić do Europy, musi wrócić do wartości europejskich, odrzucając antyeuropejską politykę unijną. Przypomnę jeszcze raz, tak samo jak dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, to przecież zniszczył Rosję, zniszczył wartości rosyjskie. Tak samo jak dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy, tak samo dobry Europejczyk musi nienawidzić Unii Europejskiej, która zniszczyła Europę. Przodujące kraje świata
są w tej chwili w ogonie naszej cywilizacji. Nikt się na nas już nie patrzy, nikt się z nami nie liczy. To jest wina okupacji Europy przez tych kunstwotów z Unii. Teraz dochodzimy do najważniejszej części tego wykładu. Kto tak naprawdę nami rządzi i jak do tego doszło? Otóż oni tak pomału dochodzili do władzy. To nie jest to unioniści, prawda? Tak, taka, pojawili się jakby tacy ci liberalni lewicowie, w sensie lewicowi liberalni, intelektualiści, prawda? Struli swoją truciznę, sączyli w publikacjach, potem zaczęli mieć uniwersyteckie posady, potem niestety opanowali radio, telewizję, prasę. No dzisiaj rządzą, powtarzam, od 1 grudnia 2009. Odkąd zdrajca Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, od tej chwili rządzą formalnie, od tej chwili nie jesteśmy już suwerennym państwem. Nawiasem mówiąc, oni nie raczyli swoich niewolników poinformować, że już nie są suwerenami Polski. Bo po co niewolników tym informować? Dobry pan nie informuje swojego niewolnika, że już nie jest suwerenem, tylko prawda, jest wasalem innego pana. A za mogę nie poinformowano. Już Polska nie jest niepodległym państwem. Za przepisy Unii mają pierwszy raz przed naszymi. A słyszą, że tego nie wolno zrobić, tego nie wolno zrobić, bo Unia nie pozwala. To wiadomo, kto jest suwerenem, prawda, i co będziemy tutaj sobie tego. No otóż od tego czasu, proszę państwa, od tego czasu tutaj rządzi ta Unia. No i teraz popatrzmy jak ona wygląda. Otóż wygląda mniej więcej w ten sposób, że na dole są, proszę państwa, ci urzędnicy. Oni tam dostają jakieś głodowe pensje, tam 10 tysięcy euro miesięcznie czy coś takiego. I oni za te pieniądze walczą z globalnym ociepleniem. Gdyby im kazano, to walczyli z globalnym oziębieniem, prawda? Im jest zupełnie wszystko jedno. Biorą kasę. Nie warto. Wyżej są ludzie, którzy robią na tym prawdziwe pieniądze. Weźmy takiego pana Alberta Gora. On nie jest w ogóle z Unii, to jest w USA, miał być kandydatem na USA. Pan Gore trafia na handlu nadwyżkami CO2 z Unią właśnie na 100 milionów dolarów rocznie. No to rozumiecie, że on będzie walczył z globalnym ociepleniem, póki się da, nie? Ma w tym pewien drobny interes. Dobrze. A kto jest na szczycie tego wszystkiego? Bo to są ludzie, którzy dają pieniądze, dają kasę na to wszystko. Ale kto naprawdę tym rządzi? Otóż, żeby wyjaśnić, kto tym rządzi, cofamy się w przyszłość o 40 lat. Bo jak wiadomo, każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat i tak dalej. 20 lat temu w tej chwili już byli młodzi ludzie, którzy chcieli zmienić świat. Taki kolejny zryw lewicy. No to tam były błota Woodstock, prawda, tam wolna miłość, tam narkotyki i tak dalej, i tak dalej. No a w Europie było gorzej. W Europie byli jeszcze prawdziwi rewolucjoniści, którzy dostawali niestety od Związku Sowieckiego, dostawali pistolety maszynowe. Rote Arme Fraktion, prawda, w Niemczech, czy Brigade Rosse we Włoszech. Prawda. Czerwone Brygady we Włoszech zresztą miały ogromne sukcesy, porwały premiera i zamordowały premiera. No Niemcy sobie premiera zamordować nie pozwolili, ale porwano i zamordowano kilkunastu bankierów, kilkunastu przemysłowców. Siano terror w całej Europie i wydawało się, że mogą w ogóle wygrać, ale nie wygrali. Proszę państwa, coś się stało. Minęła ta fala lewicowości, to gdzieś w ciągu. Wiecie, kwiaty gdzieś zniknęły, na miejsce kipisu pojawili się japis, prawda? Tam jedni się, co tam ćpali, to się albo nauczyli śpać i tam się ćpają troszeczkę, inni zmarli z przećpania, jeszcze inni rzucili ćpanie, prawda? A te kobiety od wolnej miłości dzisiaj są w rodzinie Radia Maryja, prawda? Pokutują za grzechy młodości i proszę państwa, no w Europie Brigady Rosse zostały wyłapane co do sztuki i siedzą w więzieniu do dzisiaj, kto jeszcze nie umarł, to siedzi, dożywocie dostali. W Niemczech było gorzej, bo wsadzono ich na dożywocie, ale wtedy na wolności powstała grupa Baader-Meinhof i oni porwali, jeden z ułamów grupy Baader-Meinhof, porwali samolot Lufthansa w Ugandzie z Niemcami na pokładzie i obiecali, będą zabijali pasażerów, jeżeli się nie wypuści ich przywódcy. Wtedy kanclerzem Niemiec był o dziwo socjalista, to dziwo prawicowy, pan taki prezydent, pan Schmidt. I Schmidt posłał komandosów, nie negocjował z nim. Posłał komandosów, zginęło dwoje pasażerów, jeden komandos i wszyscy terroryści. I tej samej nocy wszyscy przywódcy Rote Arme Fraktion w więzieniu niemieckim
popełnieni grzecznie są list. Każdy w swojej celi miał pistolet, każdy sobie strzelił główkę, każdy strzeliwszy sobie w główkę odłożył pistolet obok na poduszkę, żeby nie było żadnej wątpliwości, że to samobójstwo, prawda? I w ten sposób każdy rozumiał, że kary śmierci nie ma, bo nie ma, no ale przecież nie można dopuścić, że polowali kolejny samochód. To jest silnym argumentem za karą śmierci, prawda? Żeby nie dopuścić takiej sytuacji. No i, proszę Państwa, ponieśli klęskę. I wtedy odezwał się taki niemiecki miśnik, tylko ma 20 razy bardziej pługowy niż miśnik, jaki Rudi Duczko, już nie żyje. Nie powiem świętej pamięci, bo zobaczcie, tak jakich mało. I Rudi Duczkę, powiedz sobie w encyklopedii, powiedz sobie DUTSCH, powiedział tak. Koniec tych wygłupów. Robimy wielki marsz. Dla nich takim autorytetem był Mao Zedong, a Mao Zedong miał znowu władzę, robiąc wielki marsz. Długi marsz, nie pamiętam. Nie, tak, długi marsz. I proszę Państwa, robimy wielki marsz. Przez instytucje. Koniec rzucania kamieniami w policjantów. Zapisujemy się do policji. Koniec walki z opresyjnym państwem. Zapisujemy się na urzędników państwowych. Koniec walki z kapitalistyczną Unią Europejską. Zapisujemy się na urzędników Unii Europejskiej. Wzajemnie się wspieramy i mamy opanować to od środka. To jest potęga. Nie macie pojęcia, jak cztery osoby umieszczone w aparacie, jak one mogą opanować ten aparat. Jak już jakieś opinie o awansie, od razu lecą opinie od 100 osób, prawda, że ten jest kryształowy, a na tych są donosy. Prawda? I w ten sposób opanowali całkowicie Unię Europejską. Sprawdźcie sobie, wszyscy przywódcy Unii Europejskiej to byli członkowie partii komunistycznych albo socjalistycznych. To wszystko zaciąg Rudi Duczka. Sprawdźcie sobie w encyklopedii, kim był Rudi Duczka. I dzisiaj oni rządzą. A teraz po co oni to robią? No bo nas kochają. Oni kochają swoje bydełko, oni się nami opiekują i chcą nam robić dobrze. Otóż, proszę Państwa, znów się cofamy w przeszłość do 40 lat. O czym wtedy mówiła lewica? Jak dzisiaj wierzy w globalne ocieplenie, tak wtedy wierzyła, proszę Państwa, w raporty Klubu Rzymskiego. Proszę sobie pójść do domu, otworzyć encyklopedię czy Wikipedię w internecie, prawda? Zajrzeć pod Klub Rzymski, pod raporty Klubu Rzymskiego. Ja pamiętam moich kolegów ze studiów lewicowych, tam mieliśmy wśród komunistów, ale nikt mi się nie przyjmował, mówię o takich lewicowcach. Tak jak się to zbiera na mnie. Oni mieli tam ogień w oku, jak myśleli o tym Klubie Rzymskim. Pamiętam jednego, który za własne pieniądze ciężkie pojechał do Rzymu, prawda, że w Klubie Rzymskim. I proszę Państwa, co mówił Klub Rzymski? Mówił, że jeżeli będziemy się dalej rozwijali demograficznie, ludnościowo, to niedługo trzeba będzie stać na jednej nodze na ziemi. Bo zabraknie miejsca. Nawiasem mówiąc, jeżeli Państwo wiecie, to przy gęstości w Singapurze czy w Hongkongu, gdzie żyje się podobno bardzo dobrze, nie wiem, też nie byłem, to cała ludność świata by się zmieściła w Polsce i kawałku dawnej energii. Otóż, ale to straszyli ludzie. Mówili, że jeżeli będziemy się rozwijali gospodarczo, za chwilę zabraknie rudy żelaznej, zabraknie węgla, zabraknie ropy, zabraknie gazu, zabraknie wody, zabraknie powietrza i nastąpi potworne globalne oziębienie, nawiasem mówiąc. I proszę Państwa, co zrobić? Jest tylko jedno wyjście. Tylko jedna rzecz może uratować Ziemię. Zero growth. Zerowy wzrost. Zajrzyjcie do encyklopedii pod zerowy wzrost. Ideologią ich było zrobienie zerowego wzrostu. I oni teraz rządzą Unią i oni to zrealizowali. Jeżeli tempo rozwoju Polski jest plus 1, a Niemiec minus 2, to znaczy, że jest dobrze. Tak właśnie ma być. Jeżeli jakiś naiwny człowiek jedzie do Brukseli i mówi, słuchajcie, nie nakładajcie tak wysokich podatków, bo to hamuje rozwój gospodarczy, no to jest naiwny człowiek. Bo właśnie po to oni nakładają wszystkie podatki, żeby zahamować rozwój gospodarczy. To nie są idioci. To są absolwenci kilku fakultetów naukowych. Oni świetnie wiedzą, że wysokie podatki hamują rozwój gospodarczy i dlatego właśnie je nakładają.
Jeżeli ktoś jedzie do Unii Europejskiej, mówi: słuchajcie, nie wydawajcie 960 miliardów euro na walkę z globalnym ociepleniem, bo to hamuje też skąd się biorą te pieniądze? Stąd, że gaz u nas jest 4 razy droższy niż w Ameryce. Prawda? Stąd, że benzyna jest 4 razy droższa niż w krajach typu Chiny, czy Malezja, czy Brazylia, czy nie mówię o Wenezueli. Tam jest, tam chyba jest no, prawie 10 razy droższa. Ale Wenezuela to jest szczególny przypadek. Żadnego podatku nie ma. Ale powiedzmy sobie 6 razy droższe. No to jak możemy konkurować z Ameryką, jak mamy gaz 4 razy droższy? No jak? Europa jest w zastoju celowo spowodowana. I oni po to właśnie nakładają walają w błoto te miliardy. Ja powiem więcej. Półtorej roku temu już chyba, kiedy Polska obejmowała przewodnictwo w Unii Europejskiej, przyjechał do Brukseli nasz wiceminister i zadał naszym Polakom, zebrał Polaków pracujących i muszę powiedzieć, że zadał mądre pytanie, całkiem rozsądnie. A powiedział, co właściwie Polska mogłaby zrobić, żeby błysnąć? No bo tak, no, kto dzisiaj przewodniczy Unii Europejskiej, ktoś wie? Nikt. Ja nie wiem. Ktoś przewodniczy, nikt nie chce. A żeby błysnąć, żeby przewodnictwo Polski się czymś zapisało w historii Unii. Moim zdaniem całkiem rozsądne pytanie. No i wtedy nasz człowiek powiedział, to może ogłośmy publicznie, że to całe globalne ocieplenie to jest głupota. Facet zesztywniał, powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe. Zmienił temat, ale potem wziął naszego człowieka do bufetu i przy barze mu wytłumaczył tak, pamiętacie to sobie dobrze. Wojny krzyżowe nie były po to, żeby zdobyć Jerozolimę, tylko po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. Ja nie wiem, jak było z wojnami krzyżowymi. Natomiast to było jasne powiedzenie, że walka z globalnym ociepleniem nie jest po to, żeby zwalczyć globalne ocieplenie, tylko po to, żeby właśnie zrobić to, co mówiłem, czyli zahamować rozwój gospodarki. Po to oni to robią, żeby nas uratować. Rozumiecie? I na nich nie ma sposobu, trzeba ich wytłuc, prawda, i tyle, bo nie ma siły. To są doktrynerzy, że żadna siła ich nie zmieni. I tutaj wreszcie dwie radosne wiadomości o tym wszystkim. Jedna wiadomość radosna jest taka, że oni w tej chwili zgubili. Po 1 grudnia 2009, kiedy już powstała Unia Europejska formalnie, prawda, jako państwo i tak dalej, traktat lizboński przed życie, no ja byłem absolutnie przekonany, że natychmiast robią policję europejską, prawda, wspólną armię europejską, nawiasem mówiąc, Jarosław Kaczyński postulował stworzenie silnej wspólnej armii europejskiej. Człowiek twierdzi, że walczy o suwerenność Polski. Otóż, bo póki jeszcze Unia nie ma żadnej armii, a my mamy, to jeszcze póki co, no, de facto to nasze, no, mogą nam na ogonek naskoczyć, nie? Otóż, proszę Państwa, nic tego nie zrobili. Nic. Owszem, wydają tam rozporządzenia, że nie wolno ubrać żarówek. Nawiasem mówiąc, ja nigdy nie wierzyłem we wspólnoty europejskie, ja nigdy nie wierzyłem w solidarność, ale nawet mnie nie przyszło do głowy, że w 20 lat po transformacji ja będę z wolnego świata, czyli z Białorusi, przemysłał żarówki. Otóż, proszę Państwa, a to wydadzą zarządzenie, że nie wolno szczeniakom obcinać ogony. Nawiasem mówiąc, jak byłem w Zawierciu, to dziennikarka broniła tego, twierdząc, że to jest bardzo słuszne, że się zabrania obcinania ogonów. A ona chyba w życiu nie widziała buldoga z nieobciętym ogonem. Otóż, nawiasem mówiąc, nie wiem, dlaczego Żydom wolno chłopców obrzezywać, a nie wolno obcinać ogonu, bo to jest niehumanitarne. Otóż, proszę Państwa, chcą zakazać. Wyobrazić, że wszystko się mówi to, skoro Żydzi, nieprawda. Fanatycy unijni chcą również zakazać obrzezania. Także, proszę Państwa, i nic takiego nie nastąpiło, powtarzam. Nastąpiło, są w paraliżu. Dlaczego? Stracili wiarę w to, co robią. Oni byli absolutnie przekonani, że wszystkie kraje świata podpiszą protokół Kioto i zahamuje się rozwój gospodarczy całego świata. Tymczasem podpisała Unia Europejska, cała Japonia, podpisała Rosja, ale się wycofała, Chiny odmówiły, Indie odmówiły, Brazylia odmówiła, Stany Zjednoczone, wydawało się, że Obama to podpisze, ale kongres
jednak jest pod wpływem i przemysłowych, które nie dopuściły do tego. I w tej chwili zahamowany został rozwój gospodarczy Europy. Ale Zachęta się rozwija. Co więcej, udało mi się zahamować rozwój demograficzny Europejczyków, ale na to miejsce wpływają muzułmanie, którzy jakoś się nie chcą słuchać zaleceń Unii Europejskiej i mają dzieci na potęgę. Na jedno dziecko białe we Francji i Niemczech ma 8 dzieci muzułmańskich, które chcę policzyć, jak te kraje będą wyglądały za kilkanaście lat. Te dzieci się już urodziły, to nie jest żadne lewe lat. I oni nie wiedzą, co zrobić. Bo nie mogą na przykład powiedzieć, że nie będziemy płacili zasiłku, bo oni są socjalistami, muszą płacić. Nie mogą powiedzieć, będziemy płacili zasiłki Francuzom, a muzułmanom nie, no bo to byłby rasizm, nacjonalizm. Nie mogą. Nie wiedzą, co robić. Od 4 lat klika rządząca Unią tkwi w paraliżu. Po prostu nie wie, co robić. I w tym jest nasza szansa. Ja byłem przekonany, że w 4 lata po powstaniu Unii to ja już będę przy puszce, prawda, albo gdzie tam, w jakimś więzieniu, prawda, za tam rasizm. No właśnie na mnie jakiś taki facet, jak się nazywa ten Szymowski. Nie, ten co w internecie na mnie napisał, że należy mnie izolować, bo jestem antydemokratą, antyfeministą, ksenofobem. Szumlewicz, tak. No właśnie. Tacy ludzie tam rządzą, no ale jakoś się nie decydują na to. Nawet Michalkiewicz swobodnie mówi, prawda, i też go nie aresztowali. Po prostu stracili wiarę w to, co mówili. Wystarczyli się. Chyba taka jest, no. I proszę Państwa, teraz druga radosna wiadomość. Polska ma szansę, żeby zauważyć, że w Rosji 1/3 żołnierzy to już są muzułmanie. W Francji, w Niemczech. Ale na Litwie, w Białorusi, Ukrainie, na Słowacji, w Czechach, a nawet w dawnym NRD, to jest biedniejsze, muzułmanów praktycznie nie ma. U nas nie mamy badania Chińczyków. Gdyby Polska wróciła dzisiaj do Europy, zaczęła iść w górę jak Niemcy po reformie Erharda, tak jak Chiny po reformie Xiaopingtenga, to mamy naokoło siebie wiaduszek państw, które będą nas izolowały przed wpływami arabskimi. Oczywiście my nie będziemy jak głupi dawali zasiłków, w związku z czym to całe barachło muzułmańskie, które przyjeżdża po zasiłki do Francji, do nas po prostu nie przyjedzie. Mam taką radosną jeszcze jedną wiadomość. Dwa lata temu, proszę Państwa, były takie zamieszki w Afryce Północnej, no i tam masa tam Egipcjan, Tunezyjczyków, tam Libijczyków uciekała do Malty, do Włoch, do Francji, do Grecji. No i tak, Hiszpanii. No i te kraje zwróciły się do innych krajów europejskich, żeby w ramach, przyjęły część uchodźców. I wtedy rząd polski przez jeden dzień był na ustach całego świata, bo rząd polski oświadczył, że przyjmie 6 uchodźców. No więc możemy być dumni, że nasz rząd jest tak hojny, że 6 uchodźców przyjmie, ale na drugi dzień tych 6 uchodźców powiedziało, że do nas nie przyjadą, bo u nas zasiłki są za niskie. Otóż, jak zlikwidujemy w ogóle zasiłki, to noga takiego medelstwa się nie pojawi u nas w Polsce. Oczywiście jak przyjdzie kupiec, który chce założyć firmę, muzułmańską, nie chce otwierać, nie ma nic ku temu, tylko nie chcemy mieć tego medelstwa, który tam sieci, prawda, i że zasiłki. Także, proszę Państwa, mamy tę szansę, tylko musimy wrócić do Europy. Musimy odrzucić zasady unijne, wrócić do zasad naszych tradycyjnych, prawda, naszej cywilizacji europejskiej, starej, tradycyjnej, wrócić. I nawołuję Państwa do pomocy. Bo pamiętajcie Państwo, że na to, żeby zatriumfowało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jak nic nie zrobimy, no to nasze żony i córki, nasze żony to może nie, ale córki i wnuczki trafią do haremu. Nie miejmy żadnych złudzeń. Prawo Murphy'ego mówi, jeśli coś może pójść źle, to pójdzie. Więc nie miejmy żadnych złudzeń. Nawiasem mówią, te żony, te córki i wnuczki będą być może zadowolone, bo jak mówił Jerzy Bernard Shaw, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny niż jedyną żoną fajtłapy, a co to jest za facet, który nie jest agresywny. Więc całkiem możliwe, że będą zadowolone. Jestem przekonany, że studenci politologii jeszcze sami będą je do tych haremów sprzedawać. Nie ma co tutaj liczyć na jakieś patriotyczne odruchy.
typu danie zmorne, bo już agresja jest rzeczą nieeuropejską i zakazana. Co więcej chcę powiedzieć, że dla mnie arabska cywilizacja jest wroga, ale unijna jest bardziej wroga. Ja się będę bardziej czuł u siebie w kraju rządzonym przez muzułmanów niż przez unionistów. Jeżeli w Polsce będą rządzili Arabowie, to nie będzie podatku dochodowego, bo Koran tego zakazuje. Nie będzie podatku odchodu na sprzedaży, bo Koran tego zakazuje. Nie będzie VAT-u. Co prawda chrześcijanie i Żydzi będą musieli płacić podatek, tego nie płacą muzułmanie, ale bardzo niewielki to jest podatek. Nie będzie parad miłości, czyli wiadomo czego, prawda? Proszę Państwa, mordercy będą wisieć, a nie będziemy bali, że tych morderców, których 25 lat temu skazano, teraz wyjdą na wolność, nas będą mordowali. Bez żadnych problemów wezmą miecze i głowy poobcinają. Niestety poobcinają również głowę każdemu, kogo posądzą, że usiłuje muzułmanina nawrócić na chrześcijaństwo. Oczywiście krzyże z szyi znikną, krzyże z kościołów znikną, dzwony kościelne będą musiały zamilknąć, tylko muezzini będą śpiewali. Otóż ja pytam, czy mamy czekać na Arabów, czy nie możemy sami tego zrobić? Dlaczego musimy czekać, aż Arabowie zniosą podatki dochodowe, sami nie możemy tego zrobić? Dlaczego sami nie możemy przywrócić kary śmierci? To jest problem. Tylko trzeba sobie powiedzieć jasno, to można zrobić. Jak mówił Jan Paweł II, nie lękajcie się. No nie ma co się lękać, to już istniało, naprawdę. Takie państwo istniało lat temu, 150, i kraj tak poskarżyła w takim reżimie i się rozwijała znakomicie. Kto czytał, prawda, lalkę czy coś, tam widział, się Polska rozwijała wtedy. Żaden problem. Naprawdę. Możemy to zrobić sami. Trzeba odrzucić tę całą truciznę tam całej gadaniny o prawach człowieka, prawda, że prawa gwarantują każdemu miskę ryżu i tak dalej. Nie. To trzeba odrzucić tego, brzmi to Chińczycy. To wszystko daje się zrobić. Proponujemy zapisanie się do Kongresu Nowej Prawicy. To jest oczywiście okrutne, bo przez 3 miesiące trzeba płacić składkę 15 zł, potem już tylko 5, przez 15, prawda. Można wyjść się do sekcji młodych, mam deklarację gdzieś. Macie deklarację? Tam chyba jest złotówka, bo bezpłatnie w ogóle nawet, nie? Bezpłatnie, ale to proszę. Można taki sympatyka to w ogóle do niczego nie zobowiązuje, tylko będzie Państwo dotyczyć wiadomości. Ja tylko chcę, że jak przyjadę następnym razem do Myszkowa, to żeby było tutaj co najmniej 200 sympatyków, że rozlepią każdy po 5 plakatów, prawda? I będzie tutaj 1000 plakatów w Myszkowie i zrobimy spotkanie na 3000 osób. Tylko oczywiście. W Częstochowie miałem 4,5 tysiąca osób na stadionie. Także to nie jest żaden problem. No, trzeba o to podjąć reklamę. Sam internet nie wystarczy, trzeba tylko wyjść na górę. Bardzo prosimy, trzeba coś zrobić. Każdy może troszeczkę przyłożyć rękę. Ale nie trzeba kontrrewolucjować się w umysłach. Nie trzeba iść na ulicę, nie trzeba nikogo mordować, kamieniami obrzucać. Trzeba mieć zdecydowaną wolę przywrócić normalność. I tłumaczyć swoim znajomym, że Kongres Nowej Prawicy to nie jest banda wariatów, która się urwała z choinki, tylko ludzie, którzy chcą przywrócić normalność. Postulat rządów socjalistów, trzeba wrócić do normalności. I tylko tyle. To nie jest jakaś, prawda, szokująca informacja. Ja wiem, że na tle dzisiejszego sytuacji się ludzie normalnie wydają dziwakami, ale no niestety musimy wrócić, bo inaczej zginiemy. Dziękuję za uwagę.